Czy mnie dobrze słychać, czy mnie dobrze widać? Dobrze? Na czacie krótkie info tylko, czy jest OK. Jest w porządku. Dzięki Krysiu, dzięki serdeczne. Moi drodzy, będziemy ruszać, tylko zobaczyć, czy wszystko tutaj mam w porządku. Nagrywanie włączone, wszystko gra. Dobra. Możemy startować. Drodzy Państwo, witam Was bardzo serdecznie na webinarze zespołu Razem w Biznesie prowadzonym w systemie 3927. Ja się nazywam Waldemar Werna. Mówię do Was ze Słubic. Pięknego miasta nad Odrą, granicznego miasta, za oknem tutaj mam już Odrę, za Odrą Frankfurt nad Odrą, po niemieckiej stronie. Także jakbyście kiedykolwiek jechali, z pewno jeździcie gdzieś tam na zachód, nie lecieli samolotem, ale jechali naszymi autostradami, to zachęcam Was do przyjazdu przez Słubice. Przejście jest w Świecku blisko, a tu w Słubicach też jest drugie przejście samochodowe również. Dobrze, ruszamy. Moi drodzy, moim zadaniem jest podzielić się z Wami dzisiaj tak sprawnie, w takim dobrym czasie, informacjami na temat zjawiska, które... Zjawiska, mówię zjawiska, bo to coś jest zjawiskiem, które zaczyna funkcjonować w Polsce. Cały temat ma bardzo długą historię, natomiast w takim nowoczesnym wydaniu, tym takim naszym cywilizowanym, no to jest tak około ćwierć wieku, prawda? Może tak to wygląda. To, co Wam powiem, związane jest z firmą Zenoa. Z firmą Zenoa, firmą, której początki właściwie miały miejsce ponad ćwierć wieku temu w przepięknym rejonie południowego Pacyfiku, w rejonie Polinezji Francuskiej, no, w miejscu oddalonym od wszystkich stałych lądów, ogromne odległości, no, miejscu przepięknym, bardzo mocno znanym właśnie z turystyki, Bora Bora na przykład, prawda? Ale nie tylko, również czarnych pereł, z najlepszej wanilii na świecie, z przepięknych korali, no, koralowców i tak dalej, miejsce bajkowe. Ta historia właściwie rozpoczyna się, jak powiedziałem, 25 lat temu, związana jest głównie z wyspą Nuku Hiwa, na Markizach, na północnym obszarze Polinezji Francuskiej, północnym rejonie Polinezji Francuskiej, i związana jest z człowiekiem, który się nazywa John Wadsworth. John Wadsworth, Amerykanin, człowiek zajmujący się badaniem żywności, określany jest mianem ojca superżywności. Mówi się na niego, że jest ojcem superżywności. Głównie z tego powodu, że wyniósł na światowe rynki owoc noni, Morinda citrifolia, botaniczna nazwa noni, i właściwie równolegle kilka innych super owoców, właściwie stworzył taki fundament przemysłu bioaktywnego związanego z napojami prozdrowotnymi. I teraz, czym jest noni? Noni jest drzewem, które rośnie na Polinezji Francuskiej, właściwie na obszarze całego południowego Pacyfiku, bo to ogranicza się Polinezji Francuskiej, to jest może za wąsko, aczkolwiek Polinezja jest bardzo duża, bo to jest 150 wysp z jednego końca Polinezji na drugi, to jest tak, z Uralu mniej więcej do Hiszpanii czy do Portugalii, a choć wysepki są niewielkie, jak gdyby je wszystkie połączyć razem powierzchniowo, to nam wyszło parę powiatów może naszych tutaj. Generalnie, natomiast rozrzucona na olbrzymim obszarze, ale chodzi o cały ten pas południowego Pacyfiku. Tam rośnie noni, rośnie drzewo, które od kilku tysięcy lat wykorzystywano w celach zdrowotnych. Stosowano przede wszystkim owoce noni. I 25 lat temu do laboratorium, które prowadził John Wadsworth jako badacz żywności, prowadził no, niedużą firmę z moim partnerem biznesowym Stephen Story. Pojawił się człowiek z informacją, że jest coś takiego jak noni. John szybko załatwił pierwsze próbki, ponieważ w tym czasie jednak wujek Google jeszcze nie funkcjonował, więc próbował w jakichś bibliotekach, gdzieś w jakichś księgach, księgozbiorach i tak dalej szukać informacji na temat noni, ale niewiele tego było. Podjął więc decyzję, żeby polecieć na ten rejon południowego Pacyfiku i zobaczyć, przede wszystkim usłyszeć od tubylców jak najwięcej informacji na temat właśnie tej rośliny i usłyszeć od tubylców o jej stosowaniu. I kiedy był na tej Polinezji, przemieszczał się właściwie z wyspy na wyspę i wylądował w Papeete na Tahiti dużym. Potem był i na Morei, był na Markizach, no był w kilku rejonach i wszędzie słyszał informacje niezwykłe. Dowiadywał się o stosowaniu noni przez tych ludzi, mieszkańców tych rejonów, o stosowaniu noni przez ich rodziców, przez ich dziadków, przez ich pradziadków,
o w ogóle bardzo ważnej roli tego drzewa, owoców tego drzewa, ale i liści, nasion, wszystkiego razem w całej tej kulturze południowego Pacyfiku, ze względu właśnie na ten prozdrowotny wpływ. No i właściwie będąc tam, będąc na Nukuhiwie, na Markizach, John Wadsworth podjął decyzję, że zajmie się tym tematem naprawdę poważnie. Do tego stopnia, że podjął decyzję stworzenia przemysłu bioaktywnego opartego na superfood takim jak jest noni, a po pewnym czasie dodawał do tego różnego rodzaju inne superowoce. Czyli stworzył przemysł, który ulokował się między przemysłem spożywczym a przemysłem farmaceutycznym. Między tymi dwoma przemysłami funkcjonuje branża wellness, prawda? Branża zdrowego stylu życia, bardzo szeroko pojęta. Oczywiście tam wiele rzeczy w to wchodzi, ale John stworzył przede wszystkim ten dział superfood, tej superżywności opartej na superowocach, na superowocach. I uruchomił firmę, która stała się naprawdę przebojem, która szła w ogromnym tempie. W ciągu kilku pierwszych lat była jedną z najszybciej rozwijających się firm w świecie. Wprowadziła znakomitą markę napojów bioaktywnych na bazie noni. I właściwie wszystko się rozwijało naprawdę bardzo mocno. Ja miałem ten taki zaszczyt 14,5 roku temu poznać Johna Wadsworta i móc spędzić z nim wielokrotnie, w wielu miejscach, wiele czasu na różnego rodzaju wyjazdach. To są zdjęcia z Polinezji Francuskiej właśnie, z takiej naszej wyprawy w tamten rejon. I jak widzisz, mój drogi, moja droga, noni jest drzewem, które owocuje 365 dni w roku. Na tej samej gałęzi owoce widzisz w różnym stadium rozwoju. Od maluśkiego noni, takiego z kwiatkiem, większe, do noni gotowego do zerwania. Właściwie codziennie się podchodzi do tego drzewa, zrywa się kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt gotowych owoców. I właściwie wszystko się rozwijało, wszystko szło, firma wprowadzała coraz to nowe, jakby oddzielne branże, brandy, marki. Ale John Wadsworth jest wyjątkowym człowiekiem. John Wadsworth jest wizjonerem, John Wadsworth jest odkrywcą, John Wadsworth jest człowiekiem, w którego życiu musi być misja, konkretna misja, i on jest człowiekiem, który nie pozwoli sobie na to, żeby usatysfakcjonować się pewnymi rzeczami, których dokonał. Zrobił wielką rzecz. Stał się ojcem superżywności, stał się kimś wspaniałym, stworzył firmę, która wyniosła noni w świat. Zarabiał miliony dolarów. Miliony. Stworzył firmę, która robiła setki milionów dolarów tam w porywach 700 czy nawet 800 milionów dolarów rocznego obrotu. I stała się rzecz taka niesamowita, dlatego że John Wadsworth 2 lata temu podjął decyzję, że odchodzi z firmy, którą stworzył, którą prowadził kompletnie przez prawie 20 lat, no, w sumie 18 lat prowadził, był jej prezydentem. I razem z Macy, swoim partnerem biznesowym, z tej piątki, która prowadziła poprzednią firmę, John Wadsworth i Kim Macy odeszli. Odeszli, dobrali sobie do współpracy kilku innych młodych ludzi i uruchomili firmę Zenoa. I teraz jakby, żeby wytłumaczyć, skąd to odejście, dlaczego ta decyzja, wiąże się to przede wszystkim z tym, że John Wadsworth poprzez swoje badania, poprzez prace, które wykonywał tam, poprzez te wszelkiego rodzaju analizy, poprzez to wielkie doświadczenie związane i z noni, i z wieloma innymi super owocami, podjął decyzję, że warto połączyć ten pierwiastek polinezyjski, właściwie ten pierwiastek polinezyjski związany z noni, z pierwiastkiem azjatyckim, z elementami pochodzącymi z Japonii, z południowobrzeży Indii, z Chin. Powstała firma Zenoa, słowo nowe zupełnie, słowo połączone z dwóch słów, słowa zen i noa. Azjatycki zen, oznaczający równowagę, pokój, i polinezyjskie noa, oznaczające radość, szczęście, rodzinę. Powstała Zenoa. I budując to przedsięwzięcie, kiedy rozmawiamy ze sobą, pytamy się nawzajem, jaka jest twoja Zenoa? Jaka jest twoja Zenoa? To znaczy, jaki jest twój poziom satysfakcji w tych różnych ważnych obszarach życia, takie jak tutaj. Mamy miłość, mamy pokój, mamy równowagę, mamy wolność, mamy wzrost, rozwój, mamy zabawę. I teraz, moja droga, firma powstała w lipcu zeszłego roku, dokładnie 1 lipca zaistniała Zenoa. Dzisiaj jesteśmy na kilkunastu rynkach, tu już nawet mapa niekompletna, bo powoli dochodzą kolejne rynki. Oprócz Ameryki Północnej, oprócz Japonii, oprócz kilku krajów Ameryki Południowej, Australii i tak dalej, interesuje nas oczywiście przede wszystkim Europa, no a głównie Polska. I teraz Polska jest pierwszym rynkiem Zenoa spośród wszystkich rynków Unii Europejskiej. To jest pierwszy kraj,
Jesteśmy pierwszym krajem, gdzie firma wystartowała. Właściwie może inaczej. Jeszcze formalnie nie wystartowała. Jesteśmy w fazie przedstartu, takiego pre-launchu, to się nazywa pre-launch. Jest to faza przedstartu. Oczywiście korzystamy z produktów, wszystko funkcjonuje już, no ale jeszcze w taki sposób, w jaki może funkcjonować, dopóki nie ma oficjalnie jakby siedziby tego wszystkiego, co związane jest z funkcjonowaniem firmy na danym rynku. Ale jesteśmy pierwszym rynkiem. Jesteśmy pierwszym rynkiem, równolegle z nami Rosja startowała, no ale Rosja jakby jest krajem oczywiście pozaunijnym. My mamy tutaj tą możliwość rozwijania tego przedsięwzięcia na wielu, wielu rynkach. Od nas się to rozpoczyna. Jeżeli czujesz w cudzysłowie bluesa, to znaczy być w pierwszej fazie firmy marketingowej, firmy, przed którą stoi naprawdę niesamowita przyszłość, której szansa rozwoju jest naprawdę ogromna, a mówię o tym dlatego, że John Wadsworth udowodnił to, pokazał to tworząc poprzednią firmę, prowadząc poprzednią firmę, udowodnił to, bo on odszedł z firmy nie zostawiając jej w takich problemach, zostawił ją w całkiem w super kondycji, w super wzroście rozwoju, firma dalej działa, funkcjonuje. On po prostu podjął swoją decyzję, że on potrzebuje, żeby realizować swoją wizję, żeby realizować swoją misję, potrzebuje robić kolejne rzeczy, pójść dalej, nie zatrzymać się na jakimś tam poziomie satysfakcji, jakby robienia czegoś, no co się sprawdziło, ale właściwie takiego się w kółko. Także to może tyle, jeśli chodzi o samą genezę, mój drogi, moja droga, taką genezę powstania firmy i jej tutaj jakby tego dojścia do tego etapu dzisiejszego. Jesteśmy w fazie przedstartu, jesteśmy pionierami Zenoa i ty dzisiaj będąc na tym webinarze masz szansę również włączyć się w ten temat, masz szansę razem z nami tutaj tam współdziałać, jeżeli oczywiście zobaczysz to, jeżeli będziesz chcieć, to już twoja wola 100%. Natomiast chciałbym, żebyś wiedziała, jak wielką szansą jest możliwość rozpoczynania rynku. Ja mówię, z jednej strony jako pionierzy mamy dużo trudności, bo produkt przychodzi ze Stanów Zjednoczonych. To trwa trochę, trwa czasami do 2 tygodni, nim ten produkt przyjdzie, prawda? Mamy jeden zestaw taki, który możemy kupić póki co jeszcze, czyli nie możemy sobie dobierać tam tych różnych produktów. I to są takie minusy. Plusem jest to, że od nas się to wszystko zaczyna. Od ciebie, ode mnie, od ludzi, z którymi tutaj zaczynamy współdziałać. I to jest potężny plus, to jest coś niesamowitego. Ja właściwie po mojej karierze, ja pracowałem swego czasu w polskich jak lotniczych LOT i gdzieś tam pewnego dnia rozpoczęła się moja emigracja, przemieszkałem kilka lat w Kanadzie. Natomiast prawie 30 lat temu rozpocząłem taką swoją karierę marketingową właśnie. I powiem tobie, że widziałem wiele różnych rzeczy, widziałem wiele różnych sytuacji, widziałem wiele, byłem na całej masie, nie wiem, setek czy no, tysięcy może nie, ale dobrych setek szkoleń, przeróżnych, różnych spotkań. I w wielu miejscach powtarzano, że nieważne, kiedy startujesz w multilevelu, nieważne, kiedy zaczynasz biznes, ważne, że jesteś dobry, masz system i wtedy zrobisz boom. Ale ja z tej perspektywy prawie 30 lat wiem, że to nie jest do końca prawda. Że czas odgrywa ogromną rolę. Naprawdę odgrywa ogromną rolę. Jeżeli chcesz mieć szansę na przedsięwzięcie potężne, to fajnie go zaczynać, kiedy jest w takiej fazie dopiero, tak powiem, embrionalnej, startowej. Jest trudniej, oczywiście jest trudniej, ale jest dużo większa szansa, kiedy rynek jest pusty, kiedy rynki są puste praktycznie. Więc to jest to. Dobra, to tyle, bo chciałbym, jak to mówię zazwyczaj, wykończyć temat, nie wykończając słuchaczy. Okej, a czas jest dzisiaj taki, jaki jest. U nas w Polsce mam na myśli święta z zapasem, więc wszyscy się przygotowują, szykują, prawda, gdzie się nie wyjdzie, to wszędzie ruch przedświąteczny. Parę słów o produktach pozwól, dobrze? Takie 5 minut o produktach, 5-7 minut o produktach. John Wadsworth jest mistrzem tematu Noni, absolutnie ekspertem. Jeżeli z kimkolwiek mielibyśmy rozmawiać na temat Noni, to jest ten właściwy człowiek. I John Wadsworth tutaj w Zenoa oferuje Noni nowej, absolutnie następnej generacji. Noni, który się nazywa Nukuhiva, właśnie od tej przepięknej wyspy na archipelagu Markizów, na północnej Polinezji Francuskiej, na północną obszarze Polinezji Francuskiej, stworzył napój niezwykły, który jest kontynuacją całej tej ścieżki Johna Wadsworth'a. Nie pozakrywałem tu nas w firmie, ale nie szkodzi, nieistotne. Która się zaczęła w 93 roku od takiego noni w słoiku, potem było to pierwsze noni w takiej jeszcze butelce, potem pojawił się ten standard w 2003 roku, w 2010 roku kolejna fala produktów, w 2012 jeszcze mocniejsze i w 2017 mamy Nukuhivę, którą John Wadsworth wprowadził. To jest 25 lat badań nad noni innymi superowocami i to wszystko doprowadziło do stworzenia napoju Nukuhiva. Napoju, który jeżeli patrzymy na moc jego,
na ilość składników odżywczych, na ilość iridoidów, ale przede wszystkim te składników odżywczych, takich jak witaminy, minerały, pierwiastki śladowe, różnego rodzaju fitoskładniki, które są krytycznie ważne w napoju, który ma nam służyć, no to jest porównanie do tego, co w 1993 roku stworzył, prawda? 13,3 butelki przypada na taką jedną piwę z 2017 roku, albo tego 2010-2012 mniej więcej, to 4,4 butelki na taki 1 litr tego, co dziś jest. On zastosował tutaj dwa rodzaje noni, to znaczy dwa sposoby przygotowania noni. Noni pire to klasyczne, które stosował w tych poprzednich produktach, w poprzedniej firmie, oraz nektar noni poddany fermentacji. Według tradycji na Tonga, na Samoa, na wielu innych wyspach, na Markizach również, w wielu rejonach Markizów, gdzie nektar noni fermentuje w środowisku wody kokosowej. Wody kokosowej, która ma właściwości niezwykłe, której skład przypomina skład osocza krwi naszej, prawda? I mieszanka tych dwóch noni jest podstawą nuku hiwy, podstawą, fundamentem nuku hiwy, ale oprócz noni, która jest tym kluczem, która jest podstawą, tym podstawowym produktem tutaj, oprócz tego John Watson właściwie tutaj do nuku hiwy dodał kilka innych składników. Czyli mamy noni, to jest podstawa, to jest baza, tego jest najwięcej, ale również jest tutaj jagoda maki. Fantastyczna jagoda, skarb Indian maciuli z południowej Ameryki, z obszarów Chile, obszarów Argentyny. Blisko 3000 lat stosowana jagoda przez nich prozdrowotnie, na ich zdrowie znakomity wpływ. Kolejna to jagoda acai, brazylijska jagoda, bardzo znana. Kolejny superowoc. Były firmy, wiele firm, które sprzedaje sok z jagody acai zupełnie osobno, prawda, jako znakomity, świetny wpływ na mitochondria, na przykład jagody acai. Kolejne to kokos, woda kokosowa. Pozwól, że tak szybciutko przelecę, bo jakby nie chcę, przyjdzie nagranie z tego webinaru dzisiaj na twój mailing, więc jeżeli będziesz chcieć sobie go odsłuchać, to spokojnie będziesz mógł czy mogła spojrzeć na to jeszcze raz. Jest tu czarna porzeczka, mamy ją u siebie, świetnie, często nie doceniamy, ale jej wartości są niezłe. Jest w tym napoju winogrono Concord, jest czerwona malina, jest mangostan, Garcinia mangostana, w tej chwili wchodzi tutaj też w to miejsce mango indyjskie i jest ananas. I teraz bardzo ważną rzeczą jest to, że może inaczej, dwie porcje, ja może tobie to pokażę, ja to je pokażę, jak to wygląda. Zwinę tutaj może z tym, okej? Okay? Tu jest moja nokuchiwka. Tak to wygląda. Ja sobie codziennie rano, kiedy wstaję, do takiego kieliszeczka 30-mililitrowego wlewam 30 ml tej nuku kiwy. O, jest 30 ml. Okay? Wlewam sobie te 30 ml i oczywiście mógłbym sobie to wypić tam, prawda, zakręcić i ups, ale ja to robię inaczej. Ja sobie do szklaneczki wody wlewam tą nuku kiwę rano, jako taki pierwszy napój mój i sobie ją tam spokojnie piję. Spokojnie sobie ją popijam, tak przez minutkę, półtorej, dwie, trzy, czasem trochę dłużej, powolutku łykając. I teraz o co chodzi? Dwie takie porcje, czyli 2 razy 30 ml nukuhiwy, stanowią ekwiwalent 5 porcji warzyw i owoców. Czyli takie dzienne zapotrzebowanie na warzywa i owoce. Dwa kieliszeczki nukuhiwy, wypite przez dzień. Jeśli chodzi o składniki, witaminy, minerały, pierwiastki śladowe i tak dalej, stanowi ekwiwalent 5 porcji warzyw i owoców, takich kompletnych, takich prawdziwych, no bo dzisiaj też wiemy, jak te owoce i warzywa wyglądają. I teraz na przykład dla dzieciaków fenomen, absolutnie fenomen, dlatego mamy kochają nokuhiwa, bo dzieci, które mają kłopot z warzywami, w większości zdecydowany, nokuhiwkę z wielką chęcią piją, bez żadnego problemu, prawda? Więc to jest to. Po co nam ta nokuhiwa przede wszystkim? Widzisz, bo mówię dużo o tym, natomiast po co przede wszystkim? System odpornościowy. Noni zawiera irydoidy, zawiera najwięcej irydoidów spośród wszystkich znanych roślin na świecie, a irydoidy mają szczególny wpływ na nasz system odpornościowy. Więc odporność to jest podstawowa rzecz. Ogromny wpływ na właściwą ilość cukru we krwi, czyli tą stabilizację cukru we krwi. Wzrost wytrzymałości to jest kolejna rzecz. Wpływ oczywiście na zdrowie komórki naszej, zdrowie serca, ciało, mózg tutaj bardzo, bardzo mocny wpływ. Także tyle może, jeśli chodzi o nukuhiwę. Dobrze? Tyle, tak szybciutko o tym produkcie. Jeszcze o dwóch tobie powiem tak sprawnie, żebyśmy jakby wyczerpali temat, bo część z was tutaj jest dzisiaj pierwszy raz i nawet jak ktoś jest czasem drugi, trzeci raz, to też dobrze rzucić okiem na to.
Słuchaj, drugi produkt związany jest z czymś przeciekawym. W latach 70., 80., 90. zachodzono w głowę, jak to się dzieje, że istnieje na naszej Ziemi pewna cywilizacja, która nie jest jakaś tam wielka, ale ta cywilizacja konsumuje wyłącznie tłuszcze. Tłuszcze wielorybów, fok, tam tłuszcze mięsa różnych tam zwierząt właśnie tych morskich, różne tłuste gatunki ryb. I zgodnie z teoriami, które panowały do niedawna jeszcze, przecież oni powinni mieć zaraz żyły, miażdżycy, problemy z sercem, katastrofa, prawda? Tymczasem okazuje się, że w tej populacji, w tej cywilizacji notowano śladowe przypadki chorób serca, śladowe, czy Alzheimer, czy inne rzeczy praktycznie nie istniały. Ale ten stan serca na potężnym, na naprawdę super poziomie. Chodzi o Inuitów, o grenlandzkich Eskimosów, którzy nauczyli się w tych przekazach od swoich przodków, w jaki sposób utrzymywać swoje komórki na tym właściwie odpowiednim poziomie zdrowia. I chodzi dokładnie o kwasy tłuszczowe omega. Omega, tak zwane niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe omega. Są wielonienasycone i jedno nienasycone. Korker, produkt, który Zenon oferuje, to jest omega 3, 5, 6, 7, 9 w jednym. I w takim pudełeczku, mój drogi, moja droga, znajduje się 90 takich kapsułeczek wypełnionych omega 3, 5, 6, 7, 9. Okay? Skąd te omegi? Skąd pochodzi co tutaj? Otóż omega 3 pochodzi z oleju z wątroby dorsza arktycznego. Więc to jest pierwsza rzecz. Omega 5 z oleju z nasion granatu. Omega 3, 6, 9 z oleju z nasion żurawiny, ale tej szóstki jest tam naprawdę niedużo, bo szóstki my nie potrzebujemy, szóstki my mamy nadmiar w naszej diecie dzisiaj. Omega 7 z szakłaka morskiego, czy chimlajskiego szakłaka. To jest taka pewna rodzina, no, kurczę, zapomniałem tej drugiej nazwy, no ale nieistotne, nieważne. W każdym razie chodzi o szakłaka morskiego, o szakłaka morskiego. No, ktoś mi tu przypomniał, kto, rokitnika, Zuzia, tak, Zuzieńko, tak, ale to jest po prostu odmiana i to jest ciekawe, że to jest, że szakłak ma kilka tam różnych odmian i to jest ta ciekawa właśnie z tamtego rejonu, z rejonu Himalajów szczególnie. I teraz omega 9 również z noni, z oleju z nasion żurawiny, jest tutaj noni, jest tutaj mangosta, czyli to wchodzi w skład każdej z takich kapsułeczek. Po co nam ten korker? No tak, widziałaś wcześniej, mój drogi, czy widziałaś, jak mówiłem o tych Inuitach, przede wszystkim ta nasza pompa, prawda, ta nasza pompa, to nasze serce. Z jednej strony pompa mechanicznie, z drugiej strony to serce niezwykłe, prawda, żeby utrzymać na właściwym poziomie zdrowia. Bardzo, bardzo ważne. I te kwasy jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe mają tak bardzo ważny wpływ. Wpływ na stawy, wpływ na zdrowie naszej komórki przede wszystkim, tak jak tutaj to było. Optymalizacja zdrowia serca i właściwej budowy błony komórkowej, żeby ta błona komórkowa była odpowiednio elastyczna i odpowiednio przepuszczalna, prawda? Wpływ na włosy, na skórę, tu szczególnie omega 7 ma wielki wpływ na skórę. Bardzo chętnie dzisiaj w kosmetyce stosowane jest omega 7. Wpływ na trawienie. I to jest to. I szybciutko o trzecim produkcie, tak ciach, ciach, który związany jest bardzo mocno z nadmiarem cukru w organizmie. Ale nie tylko. To jest coś, co nazywane jest salacja reticulata, właściwie określana jest, gdzie ja tutaj, o, może ten slajdzik będzie lepiej, wyzwala zmagazywanej energii. Tak to się nazywa, salacja reticulata quercetin. Mamy nadmiar cukru w organizmie, większość z nas, ewidentnie, no przez tą żywność, którą mamy, jest jaka jest, i ten nadmiar cukru objawia się w jaki sposób? No tak jak tutaj na obrazkach widzisz. Jesteśmy zmęczeni, rany się kiepsko goją, mamy mrowienie rąk i stóp, prawda, czy drętwienie, jesteśmy ciągle głodni, skóra wygląda starzej, nieostro widzimy, infekcje układu moczowego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest związane z nadmiarem cukru, z nadmiarem tych cukrów prostych, węglowodanów prostych, które są złe, a które no niestety są zawarte w większości takich, no, rzeczy, które my lubimy, takich łakoci, jakichś słodkich rzeczy i tak dalej. Natomiast te dobre węglowodany złożone, chodzi o to, że one mają ten pozytywny wpływ na nasze zdrowie. I salacja reticulata quercetin powoduje tą właściwą równowagę, powoduje tą odpowiednią przemianę i tych złych w dobre, robi dużo, dużo ważnych rzeczy. Co się znajduje w jednej z 60, tam korkeru było 90 kapsułek, salacja reticulata jest 60 takich kapsułeczek.
Co się w takiej kapsułce znajduje? To jak tu widzisz, Salacia reticulata quercetin, to jest roślina z Indii, południowo-brzeży Indii, ze Sri Lanki, stosowana od blisko 4000 lat w Ajurwedzie, w medycynie ajurwedyjskiej, właśnie do stabilizacji wagi. Ci Maharadża, wielcy i tak dalej, spożywali Salacia reticulata z tego względu, że mogli dużo, dużo jeść i mogli dobrze wyglądać, dlatego że właściwie właśnie na tej. Jest tu koracenamonowa, na kozieraki, kwercetyna, resveratrol, jest owoc ruskiego melona, koenzym Q10, L-arginina, L-karginina, glutamina i kwas alfa liponowy. To wszystko można sobie wygooglować. Zresztą każdy z tych tematów jest bardzo, bardzo, bardzo ważny. I mamy kilka świetnych prezentacji zrobionych przez naszych naukowców tutaj, nasze krajowe, nasz taki zespół naukowców, panie, które robią dużo analiz przeciekawych. Także mamy ich prezentacje, jeżeli będziesz chciała spojrzeć na to, zobaczyć, dowiedzieć się więcej. Osoba, która ci dzisiaj zaprosiła, prześle ci taki materiał, prześle takie informacje. Po co nam ta Salacia reticulata? Podsumujmy to razem. Waga, stabilizacja wagi, przyrost energii, młody wygląd, poziom cukru we krwi właściwy i zdrowie mózgu. Bardzo ważny, bardzo mocny wpływ ma Salacia reticulata na nasze mitochondria, czyli nasze elektrownie komórkowe. Każdy z nas w każdej swojej komóreczce ma od kilkaset do kilku tysięcy mitochondriów, prawda? Każda komóreczka. I te mitochondria właściwie odpowiadają na całą energię, która w nas funkcjonuje. Tam to są te baterie, to są te właściwie elektrownie, gdzie się to wszystko wytwarza. I ważne, żeby one sprawnie działały. Trzy produkty znakomicie działają synergicznie. Trzy stosowane dają naprawdę znakomity efekt. Ja bym chciał tobie teraz, mój drogi, moja droga, ja mam swoje doświadczenie korzystania z Noni, samego Noni, już ponad 14-letnie. Nukuhive stosuję od pół roku i efekt porównawczy dla mnie tych pół roku stosowania Nukuhive do tych poprzednich 14 lat picia Noni klasycznego, no to jest kosmos. Dla mnie różnica jest przeogromna. Tamto Noni było świetne, pomagało mi na wielu płaszczyznach absolutnie, natomiast Nukuhive bardzo mi uzupełnia wiele rzeczy. Wiele takich jakby obszarów zdrowia mojego mocno się dźwignęło w górę. Wiele rzeczy się poprawiło, które no gdzieś tam jednak dospierały, mimo że Noni się stosowało. Noni mi pomogło z problemem nadciśnieniowym 14 lat temu, bardzo poważnym problemem nadciśnieniowym, więc Noni mnie tu wsparło. Noni pomogło w takiej sytuacji ciężkiej nowotworowej mojej drugiej połowy. 13 lat temu wsparło mocno. Dzisiaj oboje właściwie czujemy się jak młode niedźwiedzie na wiosnę. Więc wszystko jest super i to Noni wiele nam dało. Natomiast od 6 miesięcy mamy Nukuhive i ta Nukuhive daje dużo większego powera, ale nie takiego powera tylko typu Red Bull, wow, że tam, to tak, jesteśmy mocno tacy dobrze doenergetyzowani, ale nie tylko. Wiele takich rzeczy, mówię, które gdzieś tam jednak doskwierały, gdzieś tam się pojawiały przy zmianach pogodowych, różnego rodzaju innych rzeczach, nam dokuczało. A tutaj Nukuhive spowodowała i oczywiście Corker i SRQ spowodowały, że to zostało zniwelowane. Pozwól, mój drogi, moja droga, teraz, że ja puszczę tobie takie półtorej minutki, króciutki film, dobrze? To jest film naszego partnera biznesowego, naszego przyjaciela, młodego człowieka, wspaniałego naprawdę, który buduje to przedsięwzięcie, ale który tutaj mówi o produktach. Człowieka takiego czynnego sportowo, bardzo mocno. Posłuchaj, mój drogi, moja droga, tam trzeba będzie może troszeczkę zgłośnić sobie na te półtorej minutki bardziej komputer. Posłuchaj, mój drogi, moja droga, Pawła Kiewry, dobrze? Na temat korzyści ze stosowania właśnie suplementu. Korzystam z tych produktów tutaj ze mną z Nukuhive, Corker i SRQ, czyli ze wszystkich od 4 miesięcy mniej więcej. No i zauważyłem, że daje mi to bardzo dużo energii. Daje mi to bardzo dużo energii, ponieważ ja żyję w szybkim trybie, wiele rzeczy są godze, uprawiam sport, gram w koszykówkę, oprócz tego jeszcze pracuję na pełen etat. Oprócz tego jeszcze jestem towarzyski, więc naprawdę dużo tych zajęć jest i wymaga to dużo energii. Nie zawsze jest czas, żeby zjeść. Nie zawsze jest czas, żeby dobrze zjeść. Powinniśmy dostarczać 5 porcji warzyw i owoców każdego dnia. Nie mamy na to po prostu czasu. Albo mamy czas, żeby pójść do marketu i kupić, ale ja czuję, ja zjem to. Zjem tego banana, zjem, nie wiem, tego pomidora, ale po nim się nie czuję tak, jak powinienem. Czuję, że coś mi to daje, ale to nie jest to, bo dalej
gdzieś tam usta mi pękają, gdzieś tam nie czuję tej energii, gdzieś ten spadek energii jest. Natomiast po tym soku, jeżeli piję go rano z wodą, to jest, mam taką energię, że praktycznie nie potrzebuję śniadania. Przez dobre parę godzin naprawdę ten sen funkcjonuje na najwyższych obrotach, potrafię się skoncentrować i czuję, że niczego mi po prostu nie brakuje, że mój organizm daje z siebie wszystko. Jeszcze taka jedna kwestia niezwykle kluczowa, to jest jak śpię. Kiedyś miałem duże problemy z zaśnięciem, albo spałem mega długo, a czułem się niewyspany. Teraz zasypiam bez problemu. Może to kwestia fizyczna, może to kwestia psychiczna czy umysłowa, ale to mnie po prostu uspokaja. Ten sok, to, że mój organizm jest w harmonii, to mnie tak uspokaja, że potrafię świetnie spać, potrafię się świetnie skoncentrować, czuję, że moja regeneracja jest po treningach o wiele szybsza. No i mam uśmiech na twarzy, zresztą pewnie widać. No jestem sobą, czuję, że jestem jeszcze bardziej sobą niż przed tymi produktami. Dziękuję. Proszę Was tylko o taką informację na czacie, czy teraz mnie dobrze słychać i widać, ponieważ zawsze jak przeskoczymy przez jakiś film z YouTube'a i tak dalej, to jest ok, super, bardzo Wam dziękuję. To potem ten poziom dźwięku spada. Dobrze, moi drodzy, no to była Pawła taka opinia na naszym spotkaniu pod koniec listopada. Mieliśmy w Łodzi takie spotkanie, takich opinii w sumie nagraliśmy chyba kilkanaście na tym spotkaniu dzięki Krysi Jarczewskiej. Wielkie dzięki, Krysiu. I mamy ich coraz więcej. Ludzi w różnym wieku, z różnych ścieżek życia, że tak powiem. Ludzi, którzy zaczęli korzystać z Nuku Hiwy, Corker SRQ i którzy naprawdę czują super efekt. I to jest cała ta jedna strona, bardzo ważna strona, strona jakości produktu, wartości, historii firmy, genezy tego wszystkiego, co odgrywa ważną rolę. Druga strona to jest cały plan wynagrodzeń, dlatego że chciałbym Ciebie, mój drogi, moja droga, zachęcić do tego, żebyś mógł mieć te produkty w dobrej cenie, żebyś mógł mieć te produkty może za darmo, szybko. To znaczy za darmo w sensie takim, żebyś mógł je wypracować sobie, żeby nie obciążać budżetu domowego. Mało tego, żebyś mógł sobie wypracować ciekawy dochód na boku. Ciekawy dochód właśnie z tego przedsięwzięcia. Dlatego, że Zenoa daje taką możliwość. Zenoa oferuje nam 7 sposobów zarabiania. I jak zobaczysz za chwileczkę, jeżeli znasz marketing, jeżeli gdzieś tam działałeś, rozwijałeś się, zobaczysz, że tu jest coś specyficznego. Ja kiedy zobaczyłem pierwszy raz plan Zenoa, zobaczyłem go pierwszy raz chyba w styczniu tego roku, zastanowiłem się, co to jest takiego, jaki to jest dziwny plan. Ja przecież 30 lat przeanalizowałem setki różnych planów, posegregowałem je na kilka typów, na typu schodkowy z oderwaniem, binarka, tam powiedzmy matryca, Unilevel i tak dalej, parę takich typowych planów, natomiast tu okazało się, że mi się to wymyka zupełnie jakby z moich definicji planów, ponieważ Zenoa ustawiła plan, który służy człowiekowi, który wcale nie musi być robokopem marketingowym, który nie musi być jakimś tam arcymistrzem, fachowcem, specjalistą marketingu. Ustawiła plan, który pozwala na takie formy jakby stałej pensji miesięcznej, stałego wynagrodzenia. I zaraz zobaczysz, jak to wygląda i mi się to bardzo podoba. Uważam, że to jest znakomity plan zrobiony dla człowieka, który nie musi być fanem marketingu, który nie musi być jakimś pasjonatem, jakimś gościem zajechanym od rana do nocy i tylko tutaj w tym jakby zasuwającym, tylko kimś, kto robi swoje rzeczy w życiu, ma swoje pasje, kocha to, co robi, zajmuje się tam różnymi rzeczami i robi sobie na boku Zenoę, rozwija tą Zenoę, dlatego że tak został ten plan skonstruowany, że po prostu no, daje takie możliwości. Zobacz teraz, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, te trzy produkty, czyli dwie Nuku Hiwy, Corker i SRQ razem łącznie kosztują $210, dlatego że Corker kosztuje $110. Przepraszam, Nuku Hiwa, oj, $110. Klienta by kosztowały 130, natomiast Corker i SRQ odpowiednio po 50, klienta by kosztowały po 60. Ale mamy w Polsce ten czas przed startu, mamy w tym miesiącu, mieliśmy też w październiku i w listopadzie, i w październiku i w wrześniu, taki pakiet, który składa się z 4 produktów, dwie Nuku Hiwy, 2-litrowe butelki Nuku Hiwa, szklane oczywiście, porządnie, wszystko klasa, Corker i SRQ i płacimy za to $165 amerykańskich, łącznie z kosztem dostawy do domu, ok? W tych $165 jest $120 jako tak zwane CV, czyli z tej kwoty, część z tej kwoty przeznaczona jest na
wypłaty ludziom, którzy rozwijają to przedsięwzięcie, czyli komuś takiemu jak ty, jeżeli zaangażuje się w ten temat, będziesz chciał, czy będziesz chciała tutaj z nami współdziałać i z nami to rozwijać. I teraz pierwsza forma wynagrodzenia to jest tak zwany bonus startowy. I on jest płacony tylko z tego pakietu startowego, z pierwszego wejścia. Ktoś wystartował, kogoś wpisałeś, masz zapłacone z pierwszego poziomu 20, z drugiego 5, trzeciego 5, czwartego 5, piątego 5. On jest pierwszy raz płacony. Po tym bonusie startowym, jeżeli ktoś robi drugi zakup, Zenoa już ci będzie płaciło premię zespołu. Zaraz, już od drugiego zakupu. I to jest pierwsza forma wynagrodzenia. W momencie, kiedy wpiszesz pierwszą osobę do biznesu, zaczyna ci się naliczać premia strumieniowa. Kiedy wpiszesz kogoś, ktoś zacznie działać, premia strumieniowa, która jest wypisana z takich 18 koszyków i masz jedną osobę personalnie, jesteś w pierwszym koszyku, dwie osoby w drugim, trzy osoby w trzecim i tak dalej, i tak dalej. Za każdym razem ta kwota jest większa. Ale najważniejszą, kluczową formą wynagrodzenia, takim blokiem budowy całego tego, takim idealnym modelem tego wszystkiego, jest premia silnej fali. Dlatego, że jeżeli zwrócisz uwagę na to, co teraz tobie powiem i będziesz pilnował, żeby budować to właśnie w takiej strukturze, o jakiej za chwilkę powiem, wszystkie inne formy wynagrodzenia będą ci tylko dodawały coraz więcej i więcej pieniędzy. Premia silnej fali polega na strukturze 3927. Zresztą domena nasza, jeżeli wchodziłeś dzisiaj na webinar, wchodziłeś na 3927.pl, nie wzięło, czy albo EU, i nie wzięło się to gdzieś tam z kosmosu, wzięło się to stąd, że premia silnej fali wypłacana jest na bazie trzech pierwszych generacji, trzech pierwszych poziomów, które są bardzo ważne do przyszłości twojego przedsięwzięcia. 3927, na pierwszym masz 3, na drugim 9, na trzecim 27. I to nie musi być tak, że każdy po trzech wpisuje, żebyśmy się dobrze rozumieli. Ten zielony, przykładowo to jesteś ty, na pierwszym poziomie masz trzech, i powiedzmy, pierwszy z nich wpisał jednego, drugi wpisał jednego, a trzeci wpisał siedmiu. No już na drugim jest dziewięć, prawda? Więc jakby nie robi to różnicy. Chodzi o to, żeby było minimum trzech na pierwszym, minimum dziewięciu na drugim, minimum 27 na trzecim, którzy dokonają zakupu. Jeżeli tak się stanie, to masz tą falę pierwszą, falą drugą, falą trzecią i wówczas Zenoa zapłaci tobie, oprócz premii startowej z tytułu tych trzech ludzi, którzy tutaj wystartowali, ja może będę tak lepiej pokazywał, prawda? Którzy tu wystartowali, prawda? Oprócz tych trzech ludzi. Masz oprócz premii startowej, oprócz premii strumieniowej, który dostaniesz ekstra za każdym razem, jak tych trzech ludzi zrobi swoje zamówienia, będziesz miał taki bonus $15. Okay? Nie jest to wielki jakiś tam szok, ale jest. Jeżeli na drugiej fali będziesz miał 9 osób i oni zrobią minimum $900 obrotu, wówczas ten bonus z $15 skoczy na 150. Jeżeli na trzeciej fali będziesz miał 27 osób, które zrobią minimum $2700, ten bonus ze $150 pomnoży się razy 3 plus jeszcze troszkę i będzie wnosił $500. Stały, zawsze wypłacany, zawsze. Jak tylko zapiąłeś drugą falę, zawsze masz 150 osób. Tego bonusu, oprócz startowej, oprócz strumieniowej i tak dalej. Jak zapiąłeś trzecią falę, zawsze masz minimum $500, zawsze. Ile razy tylko ta fala jest zapięta, to jest gwarantowany pieniądz. Ale teraz jest coś więcej, dlatego że jest fala pierwsza plus, druga plus i trzecia plus. I na pierwszej plus to jest, jeżeli tych trzech ludzi bądź więcej zrobi minimum $500 obrotu, wtedy twój bonus wynosi $30. Na fali drugiej plus, jeżeli tych dziewięciu ludzi bądź więcej zrobi minimum $1500, twój bonus wzrasta do $300 co miesiąc. Jeżeli na fali trzeciej tych 27 ludzi bądź więcej zrobi $4500, twój bonus wynosi $1000. Stała pensja, stałe wynagrodzenie, oprócz wszystkich innych form. I żebyś miał, mój drogi, oprócz tego oczywiście jest tutaj, jak powiedziałem, premia zespołu wypłacana, jest wypłacana premia strumieniowa, potem jest premia mentorska, potem jest premia globalna. Jest tego naprawdę dużo tutaj, więc nie ma tutaj jakby, żebyś nie miał poczucia, że no dobra, no $1000 zarobię i co więcej, nie? To jest ten fundament. Jeżeli ten fundament wybudujesz, wiele rzeczy pięknych będzie się działo. I teraz popatrz, jak ten fundament wygląda prosto. Jak on wygląda naprawdę prosto, pokażę tobie, już wrzucę, oj, tu mam po angielsku, a tutaj mam po polsku. Start jest, mamy tutaj. Chcę tobie pokazać plan marketingu w liczbach, dobrze? Skupmy się przez chwileczkę, no przez te jeszcze 3-4 minutki na matematyce, dobrze? Ale chcę tobie pokazać sam potencjał tego, możliwości finansowe, jakie tutaj są, dobrze? Pierwsze takie cztery podstawowe jakby informacje. To jest
bonus startowy, jeżeli wszyscy byliby tylko nowi, dobrze? To jest, gdyby wszyscy byli tylko starzy. To znaczy, drugi raz kupili, trzeci raz kupili, czwarty raz kupili, nikogo nie wpisałeś w danym miesiącu, dobrze? Bo to jest takie miesięczne wyliczenie. Wpisałeś trzy osoby personalnie. Co Zenona tobie zapłaci? Jeżeli wszyscy będą nowi, w tym miesiącu, na przykład w grudniu wpisałeś trzech personalnie, Zenona zapłaci ci 3 razy 17,50, bonus startowy, zapłaci ci premię silnej fali $15, no bo trzy osoby masz, i zapłaci ci premię strumieniową $20. Czyli jeżeli wszyscy będą nowi, twój dochód wyniesie 87,5, jak wszyscy będą starzy, czyli w zeszłym miesiącu ich wpisałeś, a w tym miesiącu tylko kupili, nikt nowy wszedł przykładowo, tak? To zarobisz 41,30. Czyli średnio na fali pierwszej ten dochód wynosi około $70. Teraz jest fala pierwsza plus. Fala pierwsza plus polega na tym, że na pierwszym poziomie tutaj masz 5, nie 3, ale 5. Czyli jeżeli wszyscy będą nowi, masz tutaj 17,50 razy 5. Gdyby wszyscy byli starzy, masz premię zespołu 20 razy 5. Premia silnej fali, zwróć uwagę, z 15 przy fali pierwszej do fali pierwszej plus wzrosła do $30. Premia strumieniowa wynosi $20. To są takie stałe, prawda? Czyli przy wszystkich nowych masz 137, przy wszystkich starych masz 60,5 dolca, czyli średnio $110 na fali pierwszej plus zarobisz. To jest taka średnia. Teraz zaczynają się poważne pieniądze, dlatego że zacznie się teraz fala druga. Fala druga. Na fali pierwszej masz 3 osoby na pierwszym swoim poziomie, na fali drugiej masz 9 osób. Gdyby wszyscy byli nowi, tu mamy sytuację, gdyby wszyscy byli starzy, czyli no starzy w sensie, no wiesz, no już stażem, prawda, że oni nie weszli w tym miesiącu, w poprzednim weszli, 2 miesiące temu, 3 miesiące temu. Zobacz, co się dzieje z premią silnej fali. Premia silnej fali, jedynka plus, wynosiła $30, a za dwójkę Zenona ci zapłacił $150. Stałe, 150. Zobacz, co się dzieje z premią strumieniową. Przy fali pierwszej plus, przy tych 5 personalnych było 20, ale jeżeli masz falę drugą, przynajmniej 3 na pierwszym poziomie i 9 na drugim, premia strumieniowa wzrasta do $110. Czyli przy wszystkich nowych masz 344 dolce, przy wszystkich starych masz 291. Czyli średnio na fali drugiej, tak zwanej, tak to nazywamy, zarabia się $320. Na fali drugiej. Zwróć uwagę, że masz w strukturze 3, 9, 12 osób. W tym miesiącu, następnym, 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 następnym. To nie są klienci sami. To jest bardzo ważne, prawda? Bo tam ktoś może wyliczyć, no jak też miałbym takich klientów tu, no to też takie pieniądze mogę tu czy tu zarobić. Nie. To są ludzie, którzy mają uprawnienia konsultantów, którzy budują swoje zespoły. To jest piękne tutaj. Przejdźmy do fali drugiej plus. Przejdźmy do fali drugiej plus, a jest jeszcze wspanialsza, dlatego że na pierwszym poziomie masz 5 osób wtedy, na drugim masz 13. Jeżeli masz taką sytuację, wtedy tu są wszyscy nowi, tu wszyscy starzy, jak to by wyglądało. Zobacz, co się stało z premią silnej fali. Kiedy byłeś na fali drugiej, ta premia silnej fali wynosiła 150, na fali trzeciej Zena podwaja ją do $300 dla ciebie. Premia strumieniowa dalej wynosi 110, czyli jeżeli tutaj przy wszystkich miałeś nowych, zarobiłeś 543, ale jeżeli w danym miesiącu nikogo nowego nie wpisałeś, a wszyscy starzy zrobili zakupy, czyli 5 na pierwszym, 13 na drugim, no to 495, czyli średnia na fali drugiej wynosi $500, średni dochód, na fali drugiej plus, przepraszam, $500. I teraz zejdziemy jeszcze do dwóch przykładów fali trzeciej i trzeciej plus. Fala trzecia to jest 3 na pierwszej, 9 na drugiej, 27 na trzeciej, ale zachęcamy do 6, dlatego że premia strumieniowa jest wtedy dużo lepsza. Masz 6 na pierwszej, 9 na drugim, 27 na trzeciej. Tutaj, gdyby wszyscy byli nowi, tu gdyby wszyscy byli starzy. Zobacz, co się dzieje z premią silnej fali. Tutaj wynosiła $300 na dwójce plus, ale zrobiłeś trójkę, trzeci poziom, wzrosła do $500 za ten miesiąc. Zobacz, co się stało z premią strumieniową. Na dwójce plus było $110, na trójce jest $300. Czyli z tych tu masz stałe wynagrodzenie już, $800 tylko z tego. Czyli jeżeli wszyscy byliby tylko nowi, masz 1031, gdyby wszyscy byli tylko starzy, masz 913. Czyli średnia na fali trzeciej wynosi $1000. I to już jest porządny pieniądz. To już jest naprawdę porządny pieniądz. A w strukturze masz 6 na pierwszym, 9 na drugim, 27 na trzecim. I ostatni kroczek zróbmy. Fala trzecia plus. Masz 6 na pierwszym, 13 na drugim, 38 na trzecim. Mamy tak założone do 120 punktów w miesiącu, tak wyliczone. Gdy będziemy mieć możliwość zrobienia 130, 150 punktów, mniej ludzi będzie potrzeba. Zawsze podstawą będzie 3, 9, 27. Dobrze, żebyśmy się rozumieli.
ale dzisiaj, ponieważ możemy jeden zestaw kupić w miesiącu na osobę i tak dalej, stąd to wynika. Tu są wszyscy nowi, wszyscy starzy. Zobacz, co się stało, jaka jest różnica między trzecią plus a trzecią. Na trzeciej premia silnej fali wynosiła 500, na trzeciej plus już jest 1000 dolarów. Ta premia stała, którą dostajesz za to, że trzecią falę plus zrobiłeś. Premia strumieniowa wynosi 300 dolarów, czyli tylko z tych dwóch stałych premii masz 1300 dolarów. Jeżeli teraz dodamy do tego, gdyby wszyscy byli nowi, łącznie masz 1583, gdyby wszyscy byli tylko starzy, masz 1455, czyli średnia na trzeciej fali plus wynosi 1500 dolarów, choć w rzeczywistości wynosi więcej. Tu są tylko trzy poziomy. W międzyczasie ci już czwarty poziom się pojawił, piąty poziom się pojawił, szósty. My tylko pokazujemy to tutaj, do trzech poziomów, jak to wygląda. I teraz zobacz takie podsumowanie. To jest ta miesięczna inwestycja. Kupujesz ten zestaw, okay? Możesz pić dwie butelki w miesiącu, możesz pić butelkę w miesiącu, druga połowa może pić butelkę, to już jest kwestia waszego dopasowania. Ludzie różnie piją. Zachęcamy oczywiście, żeby to był zestaw dla osoby taki. Masz trzy osoby w zespole, zarobiłeś 70 dolarów. Trzy personalnie. Masz 5 na fali pierwszej plus, masz 110 dolarów miesiąc w miesiąc. Masz 12 osób, czyli 3 na pierwszym, 9 na drugim, masz 320 dolarów miesiąc w miesiąc. Masz 18 osób, 5 na pierwszym, 13 na drugim, masz 500 dolarów miesiąc w miesiąc. 42 osoby, czyli trzecia fala się pojawia, masz 1000 dolarów, 57 osób, masz 1500 dolarów. I to jest coś, co według mnie, mój drogi, moja droga, i wierzę, że według ciebie, jeżeli masz doświadczenia, pewno, część z was na pewno ma doświadczenia marketingowe, to jest absolutnie fenomen. To jest absolutnie fenomen, forma, która gwarantuje przy zapięciu fal stałe wynagrodzenie. Stałe wynagrodzenie. Kolejne elementy są ruchome, ale ten pewien fundament jest stały. Jak zrobiłeś falę trzecią, masz gwarancję, że zarobisz 500 i 300, 500 fali i 300 strumieniówki, że 800 dolców masz, plus startowa, plus zespołowa. Jeżeli zrobiłeś trzecią falę plus, masz gwarancję, że zarobisz 1000 dolarów z fali i 300 ze strumieniówki, że 1300 masz gwarantowane. I dodacie do tego jeszcze startowa i dodacie do tego ten team bonus dla tych, którzy już są po startowej w twojej organizacji, czyli drugi raz kupili, trzeci i tak dalej. I chciałbym, żebyś miał obraz tego, żebyś miała obraz tego, żebyś widział, jak wielkie możliwości są tutaj, jak naprawdę od strony finansowej, jak świetnie jest przemyślana ta koncepcja. Ja mam w pamięci biznes, który budowałem przez 14 lat. Wspaniały biznes poprzedni, świetne przedsięwzięcie, absolutnie byłem zaangażowany bardzo mocno, ale dzisiaj określam, oceniam to przedsięwzięcie jako przedsięwzięcie minionej epoki. Ono już jest przedsięwzięcie minionej epoki. Te produkty są fajne, to są dzieło Johna Wadsworta, które tam John oferował jak najbardziej, fajnie wszystko. Dzisiaj mamy tu dużo lepsze noni. Dzisiaj mamy tutaj coś, co zostało stworzone na już takim sumie tej wiedzy, na kolejnych badaniach, z wykorzystaniem tych nowoczesnych technologii, które dzisiaj na wiele rzeczy pozwalają, naprawdę pozwalają w tą naturę wgłębić się bardziej i pozwalają na to, żebyśmy mieli dostęp do rzeczy naprawdę prawdziwych, naprawdę wartościowych. A z drugiej strony cała marketingowa strona, która jest no, nieporównywalna tutaj dla mnie, absolutnie nieporównywalna i mamy w zespole osoby, które w całym zespole Marka Pomeranca mamy osoby, które robiły falę trzecią plus, falę trzecią, falę drugą plus, mamy sporą grupę osób, falę drugą mamy sporą grupę osób i to są naprawdę wynagrodzenia i gdybym tutaj dał tych ludzi, to by wam powiedzieli, że na fali drugiej tu jest napisane, że jest tam 320 dolarów, a w rzeczywistości to jest 370, 80 albo i 400. Na fali trzeciej, drugiej plus, tu jest 500, aby wam powiedzieli, że jest 580, 590, 600, 630 i tak dalej. To są takie minima pokazane. Także to jest to, co, z czym chciałem się z tobą podzielić, mój drogi, moja droga, dzisiaj. Jeśli chodzi o sam plan, pozwól, że powiem tobie jeszcze takie trzy rzeczy takie istotne, bardzo istotne. Także jeszcze, jeżeli masz jeszcze chwilkę cierpliwości, nie wyłączaj się. Bardzo, bardzo ważne rzeczy, dobrze? Bardzo ważne rzeczy. Pierwsza rzecz to są promocje grudniowe, które mamy, które Zenoara nas stworzyła na grudzień. I to jest piękna rzecz. Świąteczno-noworoczne promocje, grudzień 2017. Pierwsza z nich polega na tym, że premia startowa wynosi 25,5,5,5 w grudniu. Jest inna 25, 5, 5, 10, 5. Czyli na pierwszym poziomie jest 25% i na czwartym poziomie jest 10%. Druga promocja to jest taka, że jeżeli ktoś zrobi trzecią falę, Zenoara zapłaci mu 100 dolarów,
jak zrobi trzecią parę plus, za nas zapłaci mu $150. To jest druga promocja. Promocja trzecia jest taka, że Mark Pomeranz dla swojej organizacji robi coś takiego, że jak zrobisz drugą silną falę, drugą, dostaniesz jeszcze ekstra $15. Jak zrobisz drugą silną falę plus, dostaniesz 30 od Marka. To jest od Marka Pomeranza, od naszego upline'a. Jak zrobisz trzecią silną falę, dostaniesz $50. Jak trzecią silną falę plus, dostaniesz $100. I czwarta promocja produktowa, piękna promocja, otrzymasz bezpłatny dwupak Nukuhiwy, jeżeli wpiszesz nową osobę. Musisz być aktywny, oczywiście mieć swoje zamówienie. Jeżeli wpiszesz nową osobę do biznesu personalnie, dostaniesz dwie butelki Nukuhiwy w styczniu. Zapłacisz tylko za koszt przewozu. Koszt transportu musimy zapłacić. Jak wpiszesz dwie osoby, dostaniesz cztery butelki Nukuhiwy. Jak wpiszesz pięć osób personalnie, dostaniesz 10 butelek Nukuhiwy. OK? Spójrz na to. Jest czas. Jeszcze do świąt, potem między świętami a Sylwestrem, żeby wpisać nową osobę i mieć 2, 4, 6, nie wiem, 8, 10 butelek Nukuhiwy. Naprawdę mamy w tej chwili rekordziców. Mamy osobę, która 7 osób wpisała personalnie, 8 osób nawet personalnie wpisała. Mamy osobę, która ma 5 osób personalnie w tym miesiącu, 6 osób, 4, 3 osoby. Why not? Dlaczego nie? Prawda? Firma chce dać, trzeba brać. Więc świetna sprawa. Zachęcam cię do tego. Naprawdę świetna promocja. I skorzystaj. Skorzystaj z tego, żeby mieć dla siebie parę tych butelek więcej Nukuhiwy. No bo to jest to. To jest pierwsza rzecz, mój drogi, moja droga. Druga rzecz szybciutko to, że kolejny webinar będziemy mieć oczywiście za tydzień w czwartek. W poniedziałek jest pierwszy dzień świąt. Wigilia nam w tym roku tak wypada na niedzielę, więc poniedziałek pierwszy dzień, wtorek drugi dzień, ale w czwartek będziemy mieć webinar już taki na zakończenie tego roku. Natomiast w piątek 29 o godzinie 16, ale już nie internetowo, ale fizycznie, obecnościowo zapraszam cię na takie nasze spotkanie zespołu, które odbędzie się o godzinie 16 w Nowej Soli, w pięknym domu Krysi Jarczewskiej, naszej wspaniałej przyjaciółki, naszej naprawdę bizneswoman, przewspaniałej, wspaniale budującej ze mną i w ogóle zaangażowanej bardzo mocno w całą pracę zespołu, przy ulicy Arkadia 9 o godzinie 16, 29 grudnia. Zapraszamy wszystkich. Jak masz blisko, nie ma problemu, jak masz daleko, też nie ma problemu, jak będziesz chciał. Przyjedź. Od 16 posiedzimy sobie ze 3-4 godziny razem. Jakaś Arkadia 9 Nowa Sól. Tak, Krysia na czacie zapisała tutaj. Tak wam podałem, Arkadia 9 Nowa Sól. Mamy to piękne spotkanie. Zachęcam cię do niego, bardzo cię zachęcam do niego. Bardzo. Bo będzie naprawdę super atmosfera. To nie będzie jakieś szkolenie wielkie, ale będziemy sobie rozmawiać o tym, co za nami, jak nam minął rok, jak nam... To jest rok niesamowity. Ten rok jest niesamowity, bo wielu z nas startowało w poprzedniej firmie w ten rok, natomiast w połowie roku zaszła wielka zmiana. Zmiana in plus, nieprawdopodobna zmiana. Ten entuzjazm dzisiaj, to nasze nastawienie, te efekty, które uzyskujemy, ten rozwój firmy. Ja dzisiaj wpisałem ludzi w Czechach. Otworzyliśmy czeski rynek. Już tak oficjalnie otworzyliśmy czeski rynek. Wpisaliśmy ludzi w Brukseli, w Belgii, rosnący team. Mamy we Francji team, który rozpoczął swoje działania. Ruszyła Wielka Brytania. Mamy kilku konsultantów Wielkiej Brytanii. Przygotowujemy się na Włochy. Za chwilę przedsięwzięcie będzie tam. Mamy w Niemczech konsultantów. Rusza to przedsięwzięcie. Spójrz na to z tej strony. Spójrz na szanse, jakie są tutaj naprawdę. Spójrz na to, co może być za pół roku, za rok, za dwa lata, jeżeli się dziś zaangażujesz. Naprawdę serio się zaangażujesz. I to jest praca pionierów, wiesz. To nie jest lekkie. To nie jest lekkie, bo pionierzy mają trudno. Tu jakieś linki googlowskie, tu jakieś inne rzeczy, tu biuro, tu się czasem coś nie otwiera, tu się coś zawiesza. To jest pionierski czas. Ale pionierski czas, mój drogi, moja droga, pięknie płaci wytrwałym. Wiesz, później ten czas pionierski po prostu się wspomina jako takie mgnienie oka. To było, przeszło się przez to, ale wytrwało się, budowało się krok po kroku i zbudowało się wielki temat. Chciałbym, żebyś sekundeczkę poczekał tutaj, poczekała, dobrze? Ja dosłownie na momencik zniknę na 15 sekund. Potrzebuję zrobić tylko jedną kopię czegoś, pozwól mi. I za momencik wrócę, także nie znikaj, proszę cię, nie znikaj, zostań tutaj, zostań ze mną, okej? Okay. A ja za sekundeczkę wracam.
Dobrze. Jestem, słychać mnie z powrotem? Napiszcie, czy mnie słychać, czy wszystko gra. Czy wszystko gra. Jest OK? Jest OK. Słuchajcie, moi drodzy. Życzę Wam wszystkim zdrowych i wesołych świąt. Życzę Wam przepięknego czasu rodzinnego. Tego bez względu na to, czy obchodzisz mocno, czy mocno jesteś zaangażowany w temat świąt, czy mniej, czy jest to dla Ciebie tylko czas wolny, jakiś taki luźny, rodzinny, wszystko jedno. Życzę Tobie naprawdę wspaniałego czasu, naprawdę czasu wyjątkowego, naprawdę czasu cudownego, czasu, który no, da Ci full energii, da Ci ogrom energii. Tym, których nie zobaczę już na webinarze za tydzień, życzę przede wszystkim wspaniałego nowego roku, super Sylwestra, ale przede wszystkim pięknego roku. Zapraszam Was oczywiście w czwartek na webinar, w piątek na spotkanie Krysi i na zakończenie dzisiejszego webinaru dla nas wszystkich zespół, który kocham, tak króciuteńko, czyli Walk of the Earth i przebój, który oj, dzisiaj ma wielu wykonawców, czyli Feliz Inad. OK? Trzymajcie się. Is this the video right here? O! I obejrzyj It's got like 170 million YouTube, widzicie? Views. Czyli otwórzcie sobie, ponieważ ma prawa autorskie, ale mnie zaskoczyli. Słuchajcie, kliknijcie sobie na zakończenie wobec tego na czat. Dobrze? Jest? No to fajnie. Jak leci, to jest. Pozdrawiam Was serdecznie. Na koniec wyłączę już. Trzymajcie się. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom. What a rip-off! That was my idea! Okay, I have to get back to work. Hold on, one second. Don't go anywhere. Wait, oh. I know it's here. Oh, careful. Oh.